Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj w swoim czasie pokazywaliśmy tutaj u nas w Czersku nowy punkt wkładań, siedzibę niejako, tam się będzie ona budować, jest organizowana naszej tutaj sekcji oddziału w Czersku. Staramy się to budować tak, żeby tutaj zaangażować jak najwięcej hodowców, no i wiadomo, zależy nam na tym, żeby pozyskać jakieś fundusze na to, żeby nam było też łatwiej stawiać. Tutaj taką wspólnie w oddziale mieliśmy inicjatywę, że każdy z hodowców przeznaczył, znaczy każdy, ci co mogli, mieli jakieś ciekawe ptaki, przeznaczyli po jakichś młodych gołębiach, które całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na właśnie wspomożenie tutaj tych inicjatyw, które są w sekcji podejmowane. Teraz mam akurat takie dwa gołębie. Ja powiem, to są takie gołębie, które ja tutaj pożyczyłem Sebastianowi dwa takie ptaki. Jeden to był ptak pochodzący z hodowli René Goikensa. Był to gołąb, który obecnie przebywa w gołębniku rozpłodowym u kolegi Maćka Wudzika, ale w swoim czasie był tutaj. Tutaj zobaczmy, jest rodowód tego gołębia. Jest to gołąb pochodzący z Rudego, syn Rudego, razy taka rozpłodowa samica od René Goikensa. Te gołębie można sobie spokojnie zobaczyć. René Goikensa, jak i Markusa Bauera, od których te gołębie pochodziły, możemy sobie spoglądać na filmach, które tam wcześniej, kiedy będąc u nich, kręciłem. I to jest, że tak powiem, samiczka matką tego gołębia, samiec, a samiczka to jest pochodzący z hodowli Wernera Grote. Gołąb, który jest takim, można powiedzieć, takim ciekawym ptakiem, bo pochodzi z, ojcem jego jest rozpłodowiec Toro z hodowli David Turnella. Toro to jest, pochodzi z Torresa i Tiesto, a te gołębie to są tutaj, które Sebastian tutaj znalazł, zobaczmy, o. Torres to jest tutaj ten gołąb, który tutaj jest u Wernera Grote, to jest Toro, to jest syn tego Toro, ale tutaj mamy też tego Tiesto, słynnego ojca i dziadka, pradziadka wielu czołowych takich gołębi. Teraz Sebastian pokaże te, to są dość młode, które były dość, one są dość stare już, nie? Znaczy, to są gołębie praktycznie wypierzone, bo one, tak, ale one były z jakiego miesiąca? Hodowane w pojedynczym boksie, to jest trzeci lęk. To był gdzieś chyba czerwiec, lipiec, tak? Czy nie? Czy coś takiego? No w każdym razie ten na przykład jest całkowicie spierzony. Ostatnią lotkę nawet widać, że w dobrej kondycji jest gołąb, także... Dwa takie gołębie mamy. Piękny to... samczyk. I on jest bardzo podobny, ja powiem, do samiczki chyba tej podobnej, która znaczy, tego... myślę, że sam... bo jest na pewno ten jest samczyk. Ale tak do widać... samiczki jest podobny tej o matki jego, mi się zdaje. Znaczy, ojciec był taki też mazany, niebieski, a samiczka była niebiesko-pstra. Rodowód tych gołębi... No ten trochę też ma pstrę. Trochę pstrego ma. Pokażmy skrzydło jego jeszcze. Także on praktycznie widać, może ostatnia... się od razu do rozpłodu, nie? Tak. To mamy takiego widać gołębia. Widać, ładnie złożony gołąb, ogonek. A pokażmy plecy, teraz jeszcze mocne, drugiego gołębia. Ogóle taki szeroki widać, mimo że to jest gołąb dopiero, można powiedzieć, nie cały rok ma, czy pół roku dobre. Ale bardzo widać jakiś krużowiutki pod spodem. Praktycznie jest przygotowany do rozpłodu, można go śmiało wrzucać i sobie piękne gołębie po nim wychować. Ten ma oko barwy szklanej, ma... Tutaj kolega blast, Sebastian oczywiście zdjęcie zrobi, wstawimy, ja tam dołączę te wszystkie rodowody, materiały wszystkie, także takiego bardzo mamy... dobre pochodzenie, bo jak tu Krzysztof powiedział, to jest ojciec jest oryginał od René Goikensa, a samiczka jest pochodząca m.in. z gołębi Sfineke. Tak, z a tego od strony... Turnel, David. David Turnel. To jest gołąb to, co mówiliśmy, Tiesto, Torres. To jest też świeża sprawa, bo to są gołębie, które... Między innymi był trzeci olimpijczyk w Nitrze w 2013 u David Turnell. Także w Nitrze było bardzo mało gołębi zagranicznych, poza polskimi nagrodzonych. Fajny gołąb, super. Dobrze. Jeszcze samiczkę. I dwa takie gołębie. To jest Sebastian specjalnie z tej pary, którą miał niejako ode mnie, on odwyhodował. One cały czas jeszcze w tym boksie ostatnie lotki Sebastian. Stare. Ta jest właśnie podobna do tej samicy. Tak, ta jest właśnie Fineke, ta jest właśnie... też piękne oko, takie bardziej. Do tej samicy podobna. Samica oko będzie 10. Można zobaczyć na zdjęciu. Samica jest jeszcze umia, też taki mazany, niebieski, 100% pochodzenie, bo mówię, gołębie były w pojedynczym boksie chowane. Jeszcze do tej pory zresztą w tym nie chciałem mieszać tych gołębi. Mówię, nawet od tego boksu, to od tych siatki nieraz gołębie uszkadzają sobie te pióra, ale to są akurat tam bardzo spierzenia. No jeszcze pokażmy. Ona też już niedługo będzie mogła iść w pary, tak? Mm-hmm. Tak, śmiało. Oczywiście. Teraz może iść, nie? Jedwabiste, fajne upierzenie. Także całkowity dochód ze sprzedaży tych dwóch gołębi jest przeznaczony. Także przy okazji dziękuję Krzysztofowi, że tutaj, bo to są w sumie jego gołębie, że podarował te dwa gołębie.
No to ty chyba posyłkowałeś, także do licytacji. Ja ci po prostu wypożyczyłem tą parę niejako, a no ja ty uchowałeś, no taka prawda. Gołębie są jakby rozpłodowe, te, które są rodzicami tych dwóch młodych. Także i obrączki będą miały z oddziału tutaj od nas 0299 Czesek. Także zachęcamy wszystkich do tutaj zakupu takich gołębi. W oddziale super też pochodzenie, zawsze... myślę, że komuś sprawią radość te gołębie. Paręset złotych się w oddziale jakby się udało uzyskać. No w tej chwili może jeszcze powiem o tej inwestycji, bo żeśmy tam praktycznie już to zadaszenie mamy, ten garaż. W tej chwili zaczęliśmy na jesień, pozyskaliśmy polbruk. Kostkę po prostu kostkę do wyłożenia. Do wyłożenia. No i chcemy zacząć budować to pomieszczenie dla komisji lotowej i zegarowej, takie tam 6x4 co najmniej. Nie? Już tam żeśmy wylali pod te filary, fundamenty. Takie fundamenty. No i praktycznie będziemy na wiosnę. W tej chwili nie mamy na to funduszy. No chcemy Sebastian, może powiem, bo troszeczkę cieplej się zrobi, to pojedziemy tam zobaczyć, bo teraz jest u nas wszystko śniegiem przykryte, to nic nie widać. Ale następny film, kiedy będziemy pokazywać, jak tam wygląda, już zrobimy tam na miejscu. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.